Średniowieczna Europa nękana była przez przechodzące przez nią plagi chorób. Jedną z nich była epidemia dżumy. Dżuma, zwana też czarną śmiercią, jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię Yersinia pestis. Do zakażenia dochodzi zazwyczaj w wyniku pokąsania przez pchły, które mogą być nosicielami tych bakterii. Możliwe jest również zainfekowanie poprzez spożycie skażonego pokarmu lub wody. Dżuma przenosi się także drogą kropelkową. Obecnie leczenie polega na pozajelitowym podawaniu antybiotyków. Śmiertelność w przypadku nieleczonej dżumy wynosi nawet 80%. Z tego wszystkiego zdajemy sobie sprawę teraz. Jednak w średniowieczu ludzie nie dysponowali naszą wiedzą. Początkowe epidemie uznawane były za kary zsyłane na grzeszników. Sposobem na wyleczenie się była modlitwa. Ludzie zbierali się w tym celu w większych skupiskach, co tylko ułatwiało chorobie rozprzestrzenianie się. Częstym widokiem w miastach objętych zarazą były procesje biczowników. Biczowanie się miało być pokutą i wybawieniem od kary, w tym przypadku choroby. Po pewnym czasie odkryto, że przyczyną choroby może być tak zwane zgniłe powietrze. Zaczęto stosować bardziej sensowne metody walki z zarazą. Domy, w których znajdował się ktoś zakażony, były oznaczane poprzez namalowanie białego krzyża. Mieszkańcy tak oznakowanych domów podlegali kwarantannie, nie mogli się kontaktować z innymi, by zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Ciała zmarłych wraz z ubraniami i rzeczami były palone. W Wenecji władze miasta nakazały wywozić wszystkich chorych oraz osoby z podejrzeniem choroby na wyspy Lazaretto Vecchio i Lazaretto Nuovo, gdzie stworzono odosobnione szpitale. Od nazwy tych wysp oraz postaci świętego Łazarza pochodzi termin Lazaret, oznaczający miejsce dla osób zakaźnie chorych. Miasto objęte epidemią zatrudniały lekarzy do obsługi chorych. Ich praca często polegała na podawaniu tajemniczych mikstur leczniczych, okadzaniu chorych dymem i zalecaniach leżenia raz na jednym, raz na drugim boku. Aby uchronić medyków przed zakażeniem, wymyślono dla nich specjalny, dość przerażający strój. Lekarze nosili długie płaszcze z ciężkiego materiału pokrytego woskiem. Na twarzach mieli charakterystyczne maski z długim dziobem. Teraz wyglądają one dość dziwnie, jednak ich wygląd i konstrukcja były całkiem sensowne. Dziób maski wypełniony był sianem i mieszaniną wonnych ziół, mających pełnić funkcję filtru i powstrzymać zgniłe powietrze. Dodatkowo lekarze, by ograniczyć kontakt z chorymi, posiadali drewniane laski. Za ich pośrednictwem dotykali chorego i stawiali diagnozę. Epidemia dżumy zebrała ogromne żniwa w Europie. W niektórych rejonach doprowadziła do śmierci nawet 80% populacji. Obecnie choroba ta występuje w endemicznych regionach Azji i Afryki. W latach 90. XX wieku jej większe wybuchy zanotowano w Indiach, Zambii i Wietnamie.